Do Czarnej Hańczy będzie należał w Suwałkach bieżący rok. Tak zdecydowali dziś miejscy radni. Na wniosek klubu Łączą Nas Suwałki postanowiono, że w mieście zorganizowane zostaną imprezy i wydarzenia edukacyjne, które mają przybliżyć rzekę mieszkańcom. Zbigniew Demezer, przewodniczący klubu, chce, aby nad rzeką oprócz zajęć sportowych miały miejsce działania kulturalne. Różnego rodzaju działania, które przyciągną mieszkańców. Zresztą w tej chwili już mieszkańcy są mocno związani z Czarnohańczą. Zrobienie tam chodniczków, zrobienie deptaczków, czyli zrobienie takiej infrastruktury powoduje to, że zaczynamy do Czarnej Hańczy chodzić. Zaczynamy chodzić na Czarną Hańczą i dobrze byłoby, żebyśmy mogli oprócz działań sportowych, które dzieją się nad Czarną Hańczą, różnego rodzaju działania sportowe, dołączyli do tego działania szeroko rozumiane kulturalne. A jakie? Na to odpowiemy sobie wspólnie w tym roku. Ustanowienie Roku Czarnej Hańczy ma związek z planowaną budową bulwarów. W ciągu najbliższych 2-3 lat gotowe mają być bulwary nad Czarną Hańczą. Będzie to miejsce z urokliwymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi, placami zabaw, obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. Zagospodarowanie terenu ma kosztować około 11 milionów złotych. Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, szacuje, że prace ruszą w drugiej połowie roku. Bulwary właśnie tu się troszeczkę sprawy przeciągają. Firma, która nam opracowuje dokumentację techniczną, powinna to wykonać do końca lutego. Kilkanaście dni będzie spóźnienia, z tego co już mi wiadomo, ale będziemy chcieli przetarg ogłosić gdzieś tam w miesiącu, bo tu najpierw pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, tak zwany ZRID, wykup gruntów. Myślę, że w drugim półroczu dopiero wykonawca wejdzie na plac budowy.